Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Jak słuchać i rozumieć mazurki Fryderyka Chopina. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem ostatnim. Tak, proszę Państwa, doszliśmy do tego momentu i tak naprawdę jestem wzruszony, mogąc to powiedzieć. Tyle czasu już minęło. Tyle pracy, tyle przygotowań, tyle pięknych chwil, tyle wzruszeń, tyle wspaniałych wiadomości, komentarzy od Państwa. To wszystko tak naprawdę mnie osobiście pomogło przetrwać ten jakże trudny rok. I również bardzo rozwinęło mnie jako muzyka, jako wykonawcę, a także jako znawcę, może muzyki Chopina to za duże słowo, ale z pewnością znawcę mazurków Chopina, bo teraz mogę o sobie powiedzieć, że nie ma już mazurka Fryderyka Chopina, którego bym nie znał, nie grał, nie zanalizował. Jest to jakieś spełnienie marzeń w pewnym sensie, takich zawodowych, pianistycznych, artystycznych. I jest, było to wielkie, wielkie wyzwanie. Ten odcinek będzie inny od wszystkich, bowiem mam dla Państwa aż 9 mazurków. I wszystkie chciałbym zaprezentować w tym odcinku. Dlaczego zdecydowałem się na wszystkie w jednym odcinku? Ano dlatego, że są dużo krótsze, no i przede wszystkim nie zawierają w sobie też takiej głębi, jak mazurki opusowane, jak my to muzyce mówimy, a więc wydane za życia Fryderyka Chopina. Chciałbym podzielić się z Państwem taką troszeczkę filozoficzną teorią, którą mam również trochę jako kompozytor o utworach, które nie były przeznaczone, nie są przeznaczone do wydania. I o zróżnicowaniu na przykład Chopina jako pianisty i jako kompozytora. Chopin jako kompozytor i każdy kompozytor tworzy muzykę, a więc tworzy też zapis nutowy muzyki, ale tak naprawdę ta muzyka jest w głowie, w nim. Przelewa ją na papier jako nuty, jako dźwięki. Zwłaszcza mówimy o czasach Chopina, bo teraz można usiąść, nagrać i już właściwie jest to zarejestrowane. Chopin tego nie mógł robić, więc mógł jedynie przenieść na papier swoje idee. I teraz różnica między kompozytorem a wykonawcą jest następująca. Otóż Chopin po przelaniu tego na papier zaczyna wpisywać określenia wykonawcze, a więc głośno, cicho, szybciej, wolniej, jaką artykulacją grać, kiedy zwolnić, kiedy przyspieszyć. Czyli co robi? Przechodzi tą muzykę jeszcze raz w swojej głowie i zapisuje, ale teraz on tego nie zapisuje dla siebie, prawda? Tylko on to zapisuje dla potomnych, dla nas. Zapisuje to dla świata, tak, aby utwór wykonywany był możliwie najwierniej temu, co jest w jego głowie. I zazwyczaj kompozytorzy robią to z wielką dbałością o szczegóły. Mistrzem w tym był Beethoven, który zapisywał każdy szczegół i wiemy też, że był bardzo wymagający, jeśli chodzi o realizację tych szczegółów. U Chopina też to mamy. I ja często się do tego odwoływałem. Często mówiłem Państwu, że nie robię czegoś wbrew Chopinowi, że nie przepadam za wykonawcami, którzy z lekką ręką, lekkim duchem myślą, że oni wiedzą lepiej i nie słuchają czy nie czytają tego, co Chopin pisze, ponieważ uważam to za brak szacunku do kompozytora. We wszystkich tych mazurkach, które dzisiaj Państwu zaprezentuję, oznaczeń wykonawczych jest bardzo mało, a czasami nie ma ich w ogóle.
A ma to właśnie związek z tym, że Chopin po prostu w pośpiechu, można powiedzieć, zapisał idee, które miał w głowie, ale nie zależało mu na tym, żeby potomni wiedzieli, jak je grać, ponieważ nie chciał, żeby one były wydane. Niektóre z tych mazurków zostały tylko jako naszkicowane pomysły. Niektóre z nich były zapisane na przykład jako pamiątka dla kogoś, w dzienniczku kogoś, prawda? Ale nie były to utwory, nad którymi Chopin pracował bardzo długo, nie były one dopracowywane w szczegółach. I bardzo, bardzo różnią się od tych wszystkich mazurków, które były wydane za życia Chopina i które Państwu prezentowałem. Nie będę tu wchodził głęboko w treść, ponieważ sami Państwo rozumieją, Chopin tej treści po prostu tu właściwie nie zawierał. Oczywiście jest piętno jego geniuszu. Słyszymy, że to jest Chopin. Tym niemniej są one inne, ale jest też jakby dobra strona tego, o czym mówię. Otóż wykonawca może sam decydować o tym, jak je grać. A nawet powinien, dlatego że gdy one są grane tylko tak, jak są zapisane, i to postaram się Państwu dzisiaj zaprezentować, no to wtedy, no po pierwsze, nie są mazurkami, a więc nie są nie ma w nich polskiego ducha. A propos polskiego ducha, bo dziś troszkę sobie pogadam, a potem będę dużo grał. Przepiękny cytat znalazłem w ostatnim już tomie książki o Chopinie Ferdynanda Hessika o mazurkach. Cytuję. Należąc do najpiękniejszych diamentów w koronie twórczości Chopina, mazurki mają jeszcze i tę wielką zasługę, że najdobitniej przed cudzoziemcami świadczą o jego polskości. W tej kwestii opowiada ciekawy szczegół profesor Franciszek Bylicki w jednym ze swych felietonów o Chopinie, gdzie mówi o grze księżny Marceliny Czartoryskiej. I tutaj jest cytat właśnie z fragmentu felietonu profesora Franciszka Bylickiego. Kiedy wielki Antoni Rubinstein to była ikona rosyjskiej pianistyki i twórca w ogóle, który dał podwaliny rosyjskiej edukacji muzycznej i założył konserwatorium i był takim ojcem muzyki rosyjskiej, można by powiedzieć, jednym z... Kiedy wielki Antoni Rubinstein słyszał szereg mazurków Chopina wykonanych przez księżnę w jej salonie, zwrócił się w czasie krótkiej przerwy do mnie, jedynego gościa, ze słowami. I tu jest cytat po francusku, ja nie będę go moim nie najlepszym francuskim może czytał, ale tłumaczenie jest następujące. Można się nauczyć kochać i podziwiać Polskę, kiedy się słucha księżnę grającą mazurki Chopina. Powiedział to Rosjanin. Jakże piękne, wspaniałe słowa. Tak, proszę Państwa, i jeżeli ktoś mi mówi, nawet w jednym z komentarzów, tutaj ktoś z Państwa zapytał się mnie, co ja sądzę, bo wielu znajomych zagranicznych uważa, że Chopin był Francuzem, i jaka jest moja, co ja myślę o tym. To myślę, proszę Państwa, to nie da się zaprzeczyć, że kompozytor, który pisał mazurki i polonezy, jest Francuzem. Nie ma Francuza, który pisał mazurki. Być może ktoś próbował, ale już był inspirowany Chopinem. Chopin pisał mazurki z potrzeby serca. Pisał polonezy z potrzeby serca. Odczuwał wielki patriotyzm polski. Kochał nasz kraj, naszą ojczyznę. To, że w niej nie mieszkał, ja uważam, że dobrze. Dlatego, że gdyby został w Polsce i mieszkał, nie zrobiłby nigdy takiej kariery. Jego geniusz nie zostałby zauważony. Nie poznałby Lista, Schumana, Berlioza, wszystkich najwybitniejszych artystów ówczesnych czasów, którzy w jakiś sposób pomogli swoim podziwem Chopinowi w odniesieniu tak spektakularnego sukcesu jeszcze za życia. Bo to trzeba jednoznacznie podkreślić. Chopin był bardzo, bardzo ceniony już za życia.
w przeciwieństwie do wielu innych kompozytorów, jak wiemy, z Johannem Sebastianem Bachem na czele. Więc ta polskość z Chopina wychodzi z każdą nutą. Czym innym są walce? Ja zawsze opowiadam, że Chopin w Mazurkach był Polakiem, w walcach Francuzem. Ta elegancja francuska, oczywiście ojciec Francuz, geny też były francuskie. Elegancja francuska jest w muzyce Chopina, ale patriotyzm i serce bije dla Polski. Dlatego też zresztą serce jest w Warszawie. Jakże to jest niezwykle wzruszający symbol. 9 mazurków, które powstawały w latach od między 826 rokiem, a więc 16-letni Chopin, a 835, a więc 25-letni Chopin. Ja je będę Państwu grał i krótko tłumaczył w kolejności odwrotnej, dlatego że chcę tę naszą podróż po Mazurkach w taki piękny sposób zamknąć. To znaczy, jakbyśmy wracali gdzieś do początku, do domu. Rozpoczęliśmy od Chopina kilkunastoletniego, jeszcze, który pisał mazurki jeszcze w Polsce, potem wydawał je już we Francji. Ale chciałbym teraz właśnie, żebyśmy powrotną drogą wrócili do znów Chopina najmłodszego. I ostatni mazurek, który usłyszymy, to będzie mazurek 2 właściwie, to będą mazurki Chopina 16-letniego, a więc jeszcze napisane w Polsce. I tym sposobem piękną klamrą zamkniemy całą serię. A więc do dzieła. Mazurek C-dur. Mazurek C-dur, który w katalogu wydania dzieł narodowych Chopina ma numer 48, natomiast nie ukazał się w tym wydaniu Juliana Fontany op. 67-68, ponieważ był to mazurek dedykowany Madame Hoffman. A więc prosta, urocza dedykacja muzyczna dla kobiety, dla arystokratki. Taka kartka z albumu. Któż z nas nie chciałby otrzymać takiego prezentu od artysty? Coś wspaniałego. Taka dedykacja, taki uroczy utwór, nigdy nie wydany, a więc tym bardziej jest to szczególne dla osoby, która go otrzymała. Nie mamy, tak jak powiedziałem, oznaczeń wykonawczych, więc można to grać na różne sposoby. Ja akurat wybrałem taki, ale równie dobrze mógłbym to zrobić inaczej. Mógłbym zagrać na przykład szybciej. Ten sam temat, tylko w dwugłosie, w sekstach. A więc dwa głosy śpiewają. Dołącza się mężczyzna do kobiety, która śpiewała przed chwilą. I myślę, że to tempo jest właściwsze, bo bardziej nam przypomina Mazura. Oczywiście nie wiemy nic, jak Chopin to grał. I to jest piękne, dlatego że to jest jakaś zagadka dla mnie też, chociaż ja zdecydowanie nie kryję się z tym, że cenię te wszystkie mazurki
zdecydowanie mniej niż mazurki, które Chopin wydał, z oczywistych powodów. Ale ta ich prostota i taka naiwność i takie niedopracowanie, nawet można by rzec, też ma swój urok. Ale największy urok ma to, że mogę grać jak chcę, że mogę robić co chcę. Oczywiście nie mogę do końca robić czego chcę, dlatego że to musi brzmieć polsko, to musi brzmieć jak polski taniec. No i tego ducha polskiego to musi być. Dlatego ja w ogóle uważam, choć daje się niektóre z tych mazurków dzieciom nawet do grania, ja uważam, że jednak najlepiej jest, kiedy najpierw pianista opracuje wszystkie mazurki z opusów, a potem się zabierze za to, bo ma we krwi już tą mazurkowość, nazwałbym to. Oczywiście jest to mało, jest to prawie niemożliwe, bo niewielu pianistów jest na świecie, którzy grają wszystkie mazurki Chopina. A grają niektóre z tych, więc co wcale też nie znaczy, że grają je źle, żebym był dobrze zrozumiany. Tym niemniej jest taka intuicja, więc tutaj ta intuicja... Kolejna rzecz, którą intuicja mi mówi, jest to, żeby na przykład przedłużać tą długą wartość, bo mamy długą i krótkie... Długa i potem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To już było. To już było. To było... W zeszłym tygodniu, jak mieliśmy mazurek Amol, długa i potem i sześć krótkich. Tutaj jest to samo. Jakżeż to jest powtarzalne, prawda? Myślę sobie, że dobrze też brzmi takie wydłużenie tej nuty, a potem szybkie zagranie tych krótkich nut. Na potwierdzenie moich słów jeszcze chciałbym tutaj zacytować fragment, który pozwala, daje mi zielone światło do tego, co robię. Otóż znów książka Chopin w oczach swoich uczniów. Jest to książka Jean-Jacques Eigeldingera. Przepiękna książka, bardzo ją polecam. Cytat z Halle. Powiedział takie słowa. To był uczeń Chopina. Niezwykłą właściwością gry Chopina była pełna swoboda, z jaką traktował on rytm. Swoboda wydająca się tak naturalna, że nie przystawała mnie frapować przez wiele lat. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Kolejne Mikulski-Koczalski. Przepraszam, Mikuli Koczalski, Karl Mikuli, a więc również uczeń Chopina. Przy wykonaniu polskich tańców narodowych, poloneza, mazurka, krakowiaka, kujawiaka, powinno być stosowane silne akcentowanie poszczególnych nut oraz pewna swoboda w rytmie przez zniesienie lub przesunięcie akcentu lub też przez przeciąganie pojedynczych części taktów i tonów. To jest to, co ja tutaj robię. Nigdy jednak nie może się to wyrodzić w brak taktu i arytmie. To są złote słowa. Tą książkę można całą cytować, ale bardzo polecam. Złote słowa, które pozwalają mi właśnie i to mamy bardziej, jest to takie bardziej polskie, bardziej takie... Tutaj można zrobić na przykład rytm mazurka. Raz, dwa, trzy, prawda? I znów. I potem jest takie krótkie trio, a więc część środkowa, gdzie mamy głośne zawołanie hej, hej! I chór, może kobiecy, odpowiadający na to męskie hej. Raz hej i znowu i trzeci raz i czwarty i wracamy. Tak więc tak wygląda ten pierwszy mazurek. Idźmy dalej, bo mamy jeszcze 8. Na kolejny utwór nazywa się Mazur. I tutaj znalazłem coś, co jestem przekonany, że Państwa bardzo zainteresuje. Otóż ten mazurek. On był w albumie Marii Szymanowskiej.
A więc jednej z najsłynniejszych polskich pianistek i pierwszej kobiety pianistki, która zrobiła karierę jeszcze przed Klarą Schumann. Właśnie nie wiadomo do końca, jak się w ogóle stało, że w albumie Marii Szymanowskiej pojawiło się, było kilka mazurków Chopina. To jest bardzo ciekawa rzecz. Pewne przypuszczenia mówią, że prawdopodobnie po śmierci Marii Szymanowskiej album ten został odziedziczony przez jej córkę, a co ciekawe, córka Marii Szymanowskiej była żoną nikogo innego jak Adama Mickiewicza. I bardzo prawdopodobne, że to były bardzo bliskie relacje, wiemy o tym oczywiście, Chopin Mickiewicz, córka Marii Szymanowskiej. Możliwe, że Chopin sam lub ewentualnie Fontana po śmierci Chopina ofiarował właśnie ten utwór, rękopis tego utworu ofiarował żonie Adama Mickiewicza. I tak w taki sposób dziwny znalazł się ten rękopis właśnie w albumie. Ale chciałbym Państwu ten rękopis pokazać, dlatego że w wydaniu Paderewskiego mamy tutaj i teraz możemy zobaczyć, jak wygląda pisane ręką Chopina. Oczywiście zapewne można to znaleźć również w internecie. Ale ja zawsze jak patrzę i widzę to nawet na zdjęciach, oryginał już nawet nie wspomnę, bo to też kilka widziałem w życiu, czuję niezwykłe wzruszenie. Jest to utwór tak ciekawy, bo rozpoczyna się troszeczkę tak jak walc minutowy. A więc jedna ręka gra w kółko coś i potem lewa wchodzi z rytmem. Tu mamy coś takiego samego, tylko to jest mazur. I wchodzi mazurek. Oberek bardziej. Ale jest takie kręcenie, prawda? Tyle, że to jest na dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Nie wiemy, co jeszcze będzie. I teraz już wiemy. Mazurek. Bardzo prosto napisany. Lewa ręka nawet nie ma rytmu z basem, tylko jakby cały czas akordy. A więc bardzo wyraźne imitowanie wiolonczeli czy jakiegoś basu. I prawa, która ma melodię. Znów nie ma żadnych wykonawczych wskazówek. Ale trzeba zrobić z tego taniec, dlatego ja staram się wyobrazić sobie, że do tego tańczą grupy taneczne folkowe i co dwa takty przedłużam, opóźniam trzy, przez co nadaję temu taki właśnie ludowy. A tutaj mamy taką przyśpiewkę liryczną. I znów wszyscy biegają, tańczą. I teraz jest intermezzo. I mamy ciąg dalszy. Znów przyśpiewka. I
teraz końcówka bardzo ciekawa. Używa Chopin motywów końcowych, motywu końcowego z tego, co było. Czyli mamy... Powtórzone. Jeszcze raz powtórzone, tylko w tonacji molowej. Durowej. Molowej. Durowej. Molowej. Durowej. I teraz początek. I koniec. Zagram to teraz jeszcze raz bez mówienia, a więc z ostatniej frazy wyciągnięta jest motyw i bawi się sobie tym motywem, tak jakby miał coś w ręku i tak patrzy, o tutaj z tej strony tak to wygląda, a z tej strony to inaczej wygląda, a może z tej lepiej, a może z tej lepiej, a może z tej lepiej i tak w kółko, w kółko, w kółko, aż doprowadza nas do tego obrotowego początku. A więc gram... Tak wygląda ten drugi mazurek. Mazurek kolejny powstał nie wiadomo do końca kiedy, ale jest to mazurek B-dur. Ekier pisze, że profesor Ekier pisze, że w około 1832 roku, a więc 22-letni Fryderyk Chopin. Również jest to kartka z albumu dedykowana Aleksandrin Wołowskiej. Przygrywka. Jest to bardzo proste. Jest to właściwie muzyka do tańca. Tutaj nie ma żadnej jakiejś głębi. Muzyka do tańca, imitacja ludowych instrumentów, imitacja tańczących grup. Tutaj imitacja również ludowej skali. Cały czas lewa ręka ma te bardzo typowe ludowy akompaniament. Trio z kolei. Jest również za pierwszym razem jednogłosowe. A za drugim razem dodatek jest w postaci dolnego głosu. I znów od pianisty zależy, jak to będzie grane, bowiem nie ma tutaj zbyt wiele oznaczeń wykonawczych danych przez kompozytora. Nie wiemy, czy głośno, czy cicho. No raczej do tańca to cicho się nie gra, prawda? Konieczne jest robienie właśnie rytmu mazurowego. A więc to trzy musi być ta ta tam. Pa, ta, ta, tam, pa. Aż się chce tańczyć wtedy, prawda? Bo gdybym zagrał normalnie, jak jest napisane, no to wtedy ta muzyka staje się martwa. A więc to jest ten mazurek B-dur. Kolejny mazurek, oj, to jest wyzwanie. To jest mazurek również dedykowany Mademoiselle Młokosiewicz.
Mazurek Giedur, który, szczerze powiem, że zdziwił mnie swoją trudnością wykonania. Jest to przeznaczone dla naprawdę sprawnego pianisty. Mamy tutaj bardzo dużo dwudźwięków, bardzo takich szybkich, ozdobionych nut w bardzo szybkim tempie, które sprawiają, że ten mazurek jest dość trudny do wykonania. Już sama przygrywka, bowiem tak zaczyna się również przygrywką, jest czterogłosowa. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I gra, a więc cztery osoby w kapeli. To jest taka przygrywka, hej, zaczynamy grać i tańczyć. A więc, nie wiem, jest wesele, przerwa na obiad, po czym wszyscy są przy stołach i nagle słyszą. A więc co robią? No wstają i zaczynają. Tańce, hulanki, swawole. I tutaj jest właśnie bardzo pięknie zapisana polska melodia taneczna. Jeszcze raz zagram. Się kończy, daje nam ogromnie dużo radości, chce nam się tańczyć, a jednocześnie jest, ma dosyć dużo motywów, które bardzo krótko opiszę. Po przygrywce mamy pierwszy motyw muzyczny i on jest oparty na takiej zaśpiewce, czyli jakby ktoś prowokował kogoś. I na to jest odpowiedź muzyczna. I drugi raz ta sama prowokacja, tylko jeszcze będzie wyżej. I znów odpowiedź. A więc na tej zasadzie, to jest bardzo typowe w muzyce ludowej. I czasem się zdarza, że to pytanie śpiewa jedna grupa, odpowiedź śpiewa druga grupa. Ale może też być grane przez instrumenty. I odpowiedź. I teraz, proszę Państwa, jest coś fascynującego. Drugi motyw, druga fraza, która jest arcyinteresująca, że tak powiem, ponieważ zawiera w sobie takie bogactwo pomysłów, że to aż przechodzi moje pojęcie, choć znam Chopina już bardzo dobrze. Co chwilę jest coś innego. W każdym takcie jest coś innego. Tak fenomenalna wyobraźnia kompozytora, który to pisał. Proszę posłuchać. Pozornie nie pasują do siebie te motywy, ale one razem, wszystkie tak naprawdę, stanowią fenomenalny zespół. A więc, bo jest jakby melodia. I teraz jest druga fraza. A tylko, że ta fraza powinna być taka. Na przykład. Czy powinna. Ale zamiast tego, co zagrałem, jest nagle, jakby ktoś się śmiał. Proszę posłuchać. I teraz. Albo podskakiwał, prawda? Ja, bada, bada, bada. Ktoś podskakuje, tańczy. Cały czas jest taniec. I uwaga! I znowu to samo.
teraz co mamy dalej? Dualizm. Kobiety, mężczyźni, kobiety. Albo zespół i kobiety. Zaśpiew. I teraz jest taniec. I znów zaśpiew. Pam, pam. I taniec. No właśnie, to jest to, o czym mówię. Wszystko jest bardzo takie niewdzięczne do grania. W każdym razie, co jest tu bardzo ciekawego? Otóż ten taniec, to jest mazur. Bardzo folkowe, polskie melodia. Ona się pojawi 4 razy i proszę wyobrazić sobie znów właśnie tą niesamowitą wyobraźnię kompozytora. 4 razy inaczej. Coś będzie inaczej. Lewa ręka będzie inaczej, albo będzie zharmonizowane inaczej, a więc akordy będą inne, ale melodia zostanie cały czas taka sama. A więc mamy, jeszcze raz, mamy zawołanie i mamy pierwszy raz. Drugi raz. Trzeci raz. I teraz lewa wchodzi. Prawda? A więc taki bas. Bardzo typowo folkowe, taka zagrywka. I czwarty raz jest taki najsmutniejszy. I to nas prowadza do początku. Odpowiedź? I odpowiedź. I znów ta ciekawa fraza. I wszystko się kończy. Bardzo lubię tego mazurka. Mazurek kolejny, myślę, że dość znany, jest też ciekawy i inny troszeczkę. Bo zaczyna się takim, właściwie jest taki hymnowy, bym powiedział. Taki uroczysty. O, jeśli może być mazurek uroczysty, to ten niewątpliwie jest. Uroczystym, nie wiem, jakieś święto, ja to czuję, coś odświętnego. Śpiewa tak troszeczkę chór, ale jednocześnie mamy rytm pam, 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 mazura. Grać to można również jak dusza zapragnie, bo też Chopin właściwie nie zostawił oznaczeń wykonawczych. Nie jesteśmy pewni, czy te, które są, są Chopina. A jeżeli nie jesteśmy pewni, to raczej pewnie nie są. W każdym razie jest to też Chopina jakiś pomysł, jakaś myśl mu przyszła do głowy i zapisał. Ja tu czuję bardzo wyraźnie jakąś uroczystość. Można też grać różne tempo, można zagrać wolniej. Osobiście wolę troszeczkę szybsze tempo. Ta fraza jest też typowo chopinowska. Nie wiem, czy pamiętają Państwo ten odcinek, kiedy opowiadałem o frazie chopinowskiej, która mi się kojarzy z trójskokiem. Pierwsza fraza krótka, druga krótka, trzecia długa. I tutaj mamy to samo, jeszcze zabarwione dodatkowo tym, że ta pierwsza melodia tonacji durowej, powtórzona krótka w tonacji molowej, taka sama. I trzecia jest długa i znów durowa. I znów mamy to samo, trójskok.
powtórzone. Początek. I teraz jest właśnie też takie trio. Przecudowna imitacja. Chyba prawdopodobnie skrzypka, który gdzieś tam w kącie sobie zagrywkę jakąś zrobi przy akompaniamencie basetli, przy akompaniamencie jakiegoś basu. A więc mamy na pustych strunach, więc to nawet ja bym zagrał, prawda? To nie potrzeba drugiej ręki. Jedna ręka jest. Drugą można coś napić się, coś można zjeść w tym czasie. I tylko się gra tak cały czas. Skrzypek, uwaga! To jeszcze coś ciekawe, tu akcenty są takie... takie pod włos. I potem... i koniec. I wracamy do początku. Uwielbiam ten moment. Jakże wspaniale Chopin zapamiętał albo skopiował tą skalę. Skalę ludową i skrzypka, który... i wracamy do... przepraszam... i trzeci... tutaj można robić dużo rzeczy, można nagrać ciszej... wszystko można, ale na pewno coś trzeba robić, żeby to było ciekawe też, prawda? A jednocześnie w miarę proste, bo to też jest dosyć istotne. Kolejny mazurek, mazurek C-dur, w opusie 68 jest oznaczony jako numer pierwszy, a więc wydany przez Fontanę. Również jest bardzo ludowy i słyszymy to od samego początku, bo mamy zagrywkę ludowej grupy. Zachętę do tańca. Więc znowu wesele, wszyscy jedzą, nagle słyszą. Hej, idziemy do tańca. No i pojawia się melodia solowa z akompaniamentem. Zagram to. Wiecie Państwo, ja to od razu interpretuję, ale może będzie ciekawe dla Państwa zrozumieć jak, dlaczego, co ja robię właściwie. Zagram to teraz tak, chociaż to nie będzie łatwe, ale spróbuję, jak to jest w nutach napisane i bez żadnej interpretacji dodatku od siebie. Uwaga. Dodatku od siebie w postaci zmiany jakiegoś rytmu, a więc tego, o czym wcześniej cytowałem Chopina. Aby nadać temu, dodać przyprawy, tak jak w kuchni, no na razie nie ma to smaku, więc musimy dać jakieś przyprawy, to w słoiczku mamy przyprawę, która się nazywa polski taniec. Nie ma takich przypraw w sklepach, ja przynajmniej nie widziałem, ale są one w sercu i duszy wykonawcy. Ktoś, kto zna zwłaszcza polskie melodie, polskie tańce. Więc wyciągam ten słoiczek i dodaję przyprawy, aby to brzmiało jak polski taniec, a więc smakowało jak polski taniec. Co robię? Mogę zacząć troszkę wolniej, potem... i teraz mogę... na pewno wszystkie dłuższe wartości można troszkę przedłużyć, a więc... jeszcze raz... mamy typowy mazurek, ta-da-dam, pa-ta-ta-ta-tam, pa, prawda? I już ta przyprawa. Tutaj znów mamy taki podskok. Jak ktoś skacze, to potrzebuje więcej czasu, żeby spaść. Więc mamy...
musimy to muzycznie oddać. Muzycznie oddajemy naturę, więc musimy muzycznie oddać ten skok. I jeszcze raz. I teraz uwaga, mamy bardzo typową kapelę i zabawę. I powtórka. I teraz druga myśl muzyczna. Niespodzianka. Przepiękny ten akord. Niespodzianka i końcówka. I potem wraca początek znów. Dobrze, ta druga myśl muzyczna również prowokuje do grania rytmu mazura. Tutaj każdy pianista musi sam zdecydować kiedy. To właśnie odróżnia jednego od drugiego. Ja bardzo chcę, żeby to brzmiało wesoło, a jednocześnie właśnie, żeby się nogi same rwały do tańca. I tak wygląda ten mazurek. Zostały nam jeszcze trzy. Teraz jest mazurek magiczny. On nie przystaje, nie pasuje do tych. Mazurek Amor. Jest to, przyznam, powiem Państwu, że jest to mazurek oznaczony w opusie 68 numer 2. Jest to mazurek, który ja... To jest prawdopodobnie pierwszy mazurek, który ja w życiu usłyszałem. Pierwszą płytę z muzyką Chopina, którą mój tata przywiózł razem z wieżą stereo z Niemiec, gdzie pojechał. I to był wielki prezent w tym czasie. Ja nie pamiętam, ile mogłem mieć lat wtedy, 7, 8, nie wiem. W każdym razie przyjechała wieża i przyjechały dwie płyty. Dwie, trzy może płyty. A więc muzyka. Oczywiście mieliśmy wcześniej jakiś inny system. Te płyty były winylowe. U nas w domu bardzo dużo muzyki. Moi rodzice słuchali muzyki klasycznej, choć muzykami nie są z zawodu, ale z bardzo wielkimi melomanami słuchali, więc w domu muzyka klasyczna była. No i mieliśmy te płyty, mieliśmy kasety, ale tak naprawdę to ja pamiętam, że to był, i to był, słuchałem tego i do dzisiaj pamiętam niektóre z utworów, które tam były. Wiele lat później, jak wracałem do tej płyty, to sobie już jako początkujący pianista uświadomiłem, że te wykonania nie były najlepsze. Ale dziecko tego nie wie. Wtedy ja się tym cieszyłem, bo samą muzyką pamiętam, że potem jak dostałem pianino, siadałem i właśnie ze słuchu próbowałem tego mazurka grać. On jest prosty, więc grałem go ze słuchu, bo słuch miałem dobry. I grałem go sobie bardzo dla przyjemności. Takie mam wspomnienie związane z tym mazurkiem. Posłuchajmy, jakże on jest piękny. Od razu Państwa uczulę na jedną rzecz. Tutaj też ten zabieg się pojawi, że melodia główna będzie w tonacji molowej, a potem będzie również pokazana w tonacji durowej, żeby pokazać tą samą rzecz w innym oświetleniu. Proszę posłuchać.
tak dalej. Przyszło mi do głowy teraz w trakcie grania, że jest troszeczkę problem z określeniem tutaj tańca, bo z jednej strony tonacja molowa mówi nam, że jest to kujawiak, ale rytm jest taki dość wyraźnie mazurowy. Pam, pa, 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 prawda? Ale jest to molowe i teraz znów zależy od pianisty i jego interpretacji, bo jeżeli zdecyduje się, że to jest mazur, chce go tak pokazać, to będę to grał szybciej. Ja chyba skłaniałbym się do tego, żeby zrobić z tego właśnie taki kontrast w stosunku do tych innych mazurków, które tu są i zagrać więcej, dać więcej poezji mu i zrobić z niego takiego bardziej... pokazać tą rzewną polską duszę romantyczną i z takim żalem, z taką tęsknotą i wrażliwością. Części Chopin skomponował również część, nazwijmy to, kontrastującą, żeby mazurek był spełniony, tak? Czyli taką męską i właśnie tutaj mamy bardziej mazura. Proszę posłuchać. Tego. I powrót. Tak się kończy. Uwielbiam tego mazurka, przypomina mi dzieciństwo również i bardzo, bardzo go lubię. Pozostały nam dwa mazurki. Dwa mazurki, których ja nigdy nie słyszałem i właściwie ze zdumieniem odkryłem je tutaj, bowiem nie słyszałem nagrań, nie wiedziałem w ogóle, że istnieją. To są najwcześniejsze próby, które według Jana Ekiera najprawdopodobniej zostały skomponowane w roku 1926, a więc 16-letni Chopin, jako muzyka funkcjonalna, improwizowana do tańczenia. Zdecydowanie jest to muzyka do tańczenia, ale wyobrażam sobie młodego, młodziutkiego Chopina, który grał pewnie mnóstwo takich melodii, ja te akurat zapisał, ale inne grał z głowy. Dla swoich kolegów, koleżanek, jak się spotykali, jak... I tańczyli, on siadał, grał. Nie było wtedy, prawda, nie było muzyki innej, jak tylko muzyka na żywo. Więc na pewno w ten sposób spędzano czas. I tak te mazurki powstały. Ja próbowałem się tutaj wczytać, jak
Skąd, gdzie one zostały znalezione? Jest tutaj napisane, że autografy obydwu tych mazurków zaginęły. Zachowała się tylko litografia kopii sporządzonej mazurka G-dur, a więc tego, który teraz Państwu zagram. I kopie sporządzone przez Józefa Sikorskiego oraz, uwaga, Ludwikę Jędrzejewiczową, a więc siostrę Chopina. Na tej podstawie wiemy, że te utwory na pewno zostały napisane przez Chopina. No, tym niemniej Chopin na pewno nie przykładał do nich nigdy żadnej wagi. Ale ja zagram je dla Państwa po prostu jako ciekawostkę i jako takie urocze, taneczne zakończenie tej wielkiej podróży, którą wspólnie przeżyliśmy. Mazurek G-dur. Trio. I tutaj, proszę Państwa, ja nie wiem jak Państwo, ja słyszę tutaj flecik maluteńki, taki piccolo prawie. I tak można grać w kółko, bez końca. I zapewne Chopin tak sobie grał. Tu sobie... Bardzo radosny mazurek w wyrazie. I drugi, bardzo podobny do tego pierwszego, w tonacji B-dur. Słyszę tutaj Chopina, dużo takich jest pieczątek, oto ja Chopin i słyszymy, że to jest Chopin. Początek sam jeszcze nie musi być Chopin. Mogła to napisać Maria Szymanowska, Kulpiński mógł to napisać, nawet może Elsner. Jest to bardzo... Ale tutaj już słyszymy pierwszą oznakę, że to jest Chopin. Proszę posłuchać tej harmonii. Tutaj jest Chopin. I znów takie śmianie się, podskakiwanie. Zapytanie i podskakiwanie. Zapytanie, odpowiedź. Pytanie i odpowiedź. I teraz część druga. Bardzo ciekawie też skonstruowana fraza. Proszę posłuchać.
pierwsze dwa takty, taka odzywka. I potem powinno być to samo, to znaczy... Tak powinno być. Powinno, mówię, gdyby to było tak bardzo naturalnie napisane albo przez słabego kompozytora, że tak powiem, nie oczywiście nie obrażając nikogo, ale słabszego niż geniusz Chopina. Czyli jest to bardzo, bardzo folkowe, ale jednak nie jest to Chopin. Chopin co to robi? I uwaga! Zmienia rytm. Ta-ta-ta-tam-pa, ta-ta-ta-tam-pa. Daje te triole. I drugi raz. I następna rzecz to jest urocze zabawianie się gamą. Tak pięknie zrobione. Tu słyszymy Chopina. Tu muszę nawet troszkę zwolnić. Ja chyba tu będę trochę zwalniał, ale proszę posłuchać. Melodia jest gamą. Na dół i do góry. Na dół, do góry, na dół. Gama to jest najprostsza rzecz w muzyce. Ciężko jest napisać coś pięknego, używając gamy. A jednak się da. Zresztą geniusze tak mieli. Beethoven używał bardzo dużo gam. A szczytem, moim zdaniem, użycia fenomenalnego gamy jest wspaniały, jakże wspaniały, koncert skrzypcowy Ludwika van Beethovena, gdzie zarówno pierwszy, jak i drugi temat oparte są na gamie. I jest to tak piękna muzyka. Gorąco zachęcam do posłuchania tego. Zwykła, prosta gama. Zwykła, prosta gama. Więc tak, tak, żeby... Gama. Coś pięknego. I drugi temat też oparty na gamie. Może to za duża dygresja, już nie będę. Ale tutaj mamy to samo. Mamy gamę. I do góry. Wraca początek. I potem i odpowiedź. I tak się to kończy. Dużo radości dają też te utwory, bo jest tam duch Chopina. Choć nie wiem, czy na koncertach będę je wykonywał, bo wolałbym jednak być w stosunku do Chopina w porządku, skoro on tego nie wydał, a więc wolę grać to, co wydał. Chociaż robię oczywiście wyjątki. Długo byłem proszony przez mojego przyjaciela Norwega, aby w Norwegii wykonywać fantazję Impromptu, a więc... ten utwór, który wszyscy kochamy, a ja nie chciałem, bo mówiłem mu... Chopin tego nie wydał, to jest nieskończone, to jest utwór niedokończony, na pewno byłby dużo lepszy, gdyby Chopin się nim zajął i chciał go wydać. Czemu go nie wydał? Nie wiemy, ale chciał go zniszczyć. No ale w końcu się przekonałem, mam oczywiście z tego bardzo dużą satysfakcję, podobnie jak publiczność. Tym niemniej zawsze czuję lekki dysonans, zawsze mówię Chopinowi przepraszam w duchu, jak gram ten utwór. No taki jestem trochę dziwny. Dziękuję Państwu z całego serca za to, że są Państwo ze mną. Z wielkim smutkiem mówię, że jest to ostatni odcinek. Planuję jako podsumowanie jeszcze nagrać krótkie wideo, spotkać się jeszcze z Państwem w kolejnym tygodniu, aby podsumować jakoś całą tą podróż. Ale już dzisiaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować i z wielką satysfakcją kończę ten wielki projekt. A jednocześnie chciałbym ogłosić, że planuję kontynuować ten projekt
i mamy tyle innych pięknych utworów Chopina, o których można opowiadać, że zrobię dobry plan i będę dalej tworzył te filmy. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Cała ta podróż będzie takim znakiem tego roku 2020, bardzo trudnego dla wszystkich. Do zobaczenia.